Dzień dobry, witam Państwa po tej stronie. Szymon Gilis ze Słowiańskiej Agencji Prasowej. Na dzisiejszym naszym gościem, gośćmi w sumie, bo to w liczbie mnogiej, będą dwoje ludzi, którzy są założycielami i promoterami zespołu JAR ze swoją nową płytą Nasze. Dzień dobry! Witamy serdecznie! Tak, panowie Aleksander i Adam Michniewscy ze Sławkowa. Niestety Karola nie ma tutaj z nami. No, Karol mieszka pod Wrocławiem, bo we Wrocławiu, więc no, nie będziemy mieli możliwości z nim bezpośrednio porozmawiać. Wasza nowa płyta właśnie nazywa się Nasze. Jest niezwykle dynamiczna i zdecydowanie bardziej radosna niż poprzednie dziady. No, zrozumiałe, w których wybijał się jednak pewien mrok i tajemnica. W obecnej płycie również słychać szybko wybijane bębny, intensywne dźwięki, tak dud, jak i pikszałek czy mandoliny, ale zdaje się, że jej brzmienie jest jakby jaśniejsze. Skąd ten efekt, co sprawiło, że płyta Nasze wydaje się powrotem do waszych dawniejszych, pierwotnych korzeni, jak chociażby utwory z płyt Mała Nocka, Niesiem Pląd czy Jarowoń? Wcale tak nie jest. Przypadek. Nie, no gdzie? Dziady były w podobnym klimacie. To było w ogóle płyta nagrana w studiu. No teraz Nasze nagraliśmy właściwie we własnym zakresie, acz wrzuciliśmy to jeszcze do studia na obróbkę. Mixmaster robił nam studio Młyn. Ale ja myślę, że podobne są raczej, jeżeli chodzi o dynamikę. Tak mi się wydaje. Brzmieniowo może się różnić. Może byś miał trochę, ale to każda płyta się gdzieś tam brzmieniowo trochę różni. Ale czy, że do pierwszych płyt to bym w ogóle nie nawiązał, bo tamte to były nagrywane kompletnie inaczej. Inne czasy, inna technika. Inne możliwości. No, było coś zupełnie innego. Ale jesteśmy bardzo zadowoleni z tej płyty Nasze. Wyszło fajnie. Ja uważam, że jest świetnie, fajnie, dobrze. Wiecie co, ja tutaj myślę nad takim czymś, że porównanie, które wam przed chwilą przekazałem, to jest porównanie, które jest związane z samym tytułem całej płyty, bo jednak płyta Dziady, jak to w kulturze słowiańskiej, to jednak nawiązuje do czegoś, co no niekoniecznie jest najprzyjemniejsze w życiu człowieka, bo jest związane ze śmiercią, z przemijaniem, z kontaktem z przodkami. A właśnie, a Nasze, to jest nasze, swojskie. Od tego się zatruć nie można, prawda? Tak jest. No i jeszcze nadmienię, że okładkę, którą właśnie mamy na tej płycie, to jest autorem niejaki Słońcesław. Franciszek Frączek, ostatni żyjący członek Szczepu Rogate Serce, i bardzo dziękujemy w tym miejscu jeszcze raz córce pana Franciszka, bo ona nam wyraziła zgodę właśnie, żebyśmy mogli użyć, i jestem z tego bardzo zadowolony, mega super sprawa. A to mój braciszek kochany Adaś tutaj był z autorem tytułu, bo on tak posłuchał tego całego materiału, zobaczył tą okładkę i stwierdził, kurde, to jest takie nasze. No i cyk, i tytuł poszedł. Wymyślenie zajęło pół sekundy gdzieś tak. Nasze, zajebiście, no i chyba, to... chyba właśnie takie tytuły, takie szybkie, wymyślone, to chyba są zawsze najlepsze, prawda? No to tak z serca idzie. Trafione, tak. Pewnie. Tak. A co do Dziadów, tam jeszcze ta wcześniejsza płytka Nasza, Dziady, no bo w ogóle poprzednio mieliśmy nawiązania gdzieś tam do pór roku, a to jest takie właśnie Dziady, to jest takie też święto, które nigdzie gdzieś tam się nie pojawiło w naszej twórczości, i to tak dlatego chciałem zatytułować i poświęcić tą płytę wcześniejszą naszym przodkom, nie? Tą płytę Mała Nocka wydaliście w 2007 roku, od czasów najnowszej to niemal 17 lat występów scenicznych oraz rozwoju twórczego. I teraz pytanie, co zmieniło się w was jako muzykach, poza tak oczywistymi zmianami jak zmiany składowe? No bo wiadomo, Karol zastąpił Olka. No tak, Karol, jasne. Daje radę, on bardzo fajnie puka. I jakby zastąpił tutaj Olka ekstra. Nie, wszystko w porządku. A co się zmieniło w nas? No, chyba dorośliśmy. A, jeszcze przede wszystkim, nie wiem, czy można użyć terminu muzycy. Nie. Co najwyżej muzykanci, wiesz, bo my tu bez wykształcenia jesteśmy, to tak pasjonaci bardziej. No wiesz co, no rozwijamy się, kurde, gdzieś tam. No to wszystko idzie do przodu, no staramy się być jak najlepsi w tym, co robimy, no. Ciągle gdzieś tam się ćwiczy, coś tam próbuje, robi tak, żeby to było coraz lepsze, no to takie naturalne chyba. Dobra, no ale jak mówicie o tym rozwoju, to nie wiem, myśleliście kiedyś, żeby dorzucić do waszego repertuaru jakieś elektronikalia? Absolutnie nie, w żadnym wypadku. Nie. Tradycyjne, wyłącznie. Ja w ogóle chcę się... W konwencji trzeba się trzymać, chcemy się trzymać, zawsześmy się starali trzymać w pewnej konwencji, bez jakichś takich
No wymyślań. No i tak to mamy... No, lepsze jest wrogiem dobrego, także no po co psuć, jak... Te nasze instrumenciaki, jakie mamy, to i tak nie są takie, jakie bym chciał, powiedzmy, bo no jednak set lat temu to były takie bardzo archaiczne te instrumenty. Nie wiem, czy byśmy osiągnęli taką dynamikę, jaką chcę na tych strunach jelitowych i tak dalej, ale fajnie by było, kurde, popróbować właśnie z takimi tematami, ale elektronika nie. Absolutnie, nic z tych rzeczy, nie. Jest nas trzech, robimy na żywo i nie ma takiej możliwości, żadnego prądu, jak nie potrzeba. Ja osobiście będę czekał na to, aż będziecie supportować Rammsteina. To będzie naprawdę niesamowicie piękny koncert. I tam, wiesz, nieważne, Rammstein, wy na takiej pięknej scenie wyobrażacie sobie to kilkadziesiąt tysięcy osób. Ło, ile biustonoszy tak. By leciało. I Rammstein Unplugged, tak? Dokładnie. Ja nie widzę tego, ale... Dobra, a powiedzcie mi, bo też jestem bardzo ciekaw, w sumie tak jak duża ilość osób, która na pewno was słucha, jak w ogóle wygląda ten proces twórczy? Czy był on inny niż przy poprzednich albumach? Czym się w ogóle inspirowaliście? Jak to w ogóle wygląda od kuchni u was? No to przede wszystkim to teksty, bo teksty mamy autentyczne. To są teksty spisywane przez etnografów, którzy jeździli tam po wsiach w XIX wieku. No późno, bo w XIX wieku. Wcześniej jakoś nikt nie był zainteresowany tego typu rzeczami, ale chłopaki w XIX wieku jeździli i tam jeszcze masa w tych pieśni jest pierwiastków takich wczesnych, takich jeszcze przedchrześcijańskich. No w każdym razie wyszukuję te pieśni, nie? Tam wertuję te księgi, kroniki, te spisy etnograficzne. No i jak mi coś wpadnie w oko, no to sobie to odhaczam i potem do tego robię muzykę, no bo nut to tam nie ma raczej. Rzadko kiedy ktoś nuty spisywał, bardzo rzadko, bardzo, bardzo. Ale stylizujemy na takie nasze nuty, że tak powiem, nie? No tak to wygląda. Najpierw właśnie tekstów wyszukuję te teksty, a potem się do tego robi muzykę. W zależności jaki tekst, o czym opiewa, o czym jest, nawiązuje do czego i tak dalej, no to odpowiednio to trzeba wtedy zaaranżować. Ja wam chyba w najbliższym czasie podrzucę, bo słuchacze nasi nie wiedzą o tym, ale jesteśmy prawie że sąsiadami. Tak, bo niedaleko mieszkamy. Ja to... Jesteśmy sąsiadami. Wy to już Małopolska, prawie że. A nie. Nie. Ale jest taka piękna książka, nazywa się ona Miłość Ludowa. I tam jest bardzo dużo ciekawych utworów lirycznych, do których można właśnie dopisać muzykę. Tylko że one są bardzo specyficzne, bo one są tak niesamowicie sprośne, że aż włochate. Jak powiedziałeś o tej książce, to mi się skojarzyło, skoro taki tytuł, to w środku książki musi być rozkładówka. Najprawdopodobniej będzie. Przy najnowszym wydaniu. Rycina taka aszyra, no to tak, fajnie. Ale co to jest? Kto to napisał? Wiesz co, ja mam tą książkę w domu, więc zrobię ci zdjęcie i wyślę nawet. Wspaniała rzecz, dostałem ją od profesora Piotra Gorchowskiego, bo on często jak przyjeżdża gdzieś tam do nas się spotkać, to rozdaje jakieś woluminy niesamowitych książek, które nawet ja nie spodziewałem się, że w ogóle istnieją. O! No, warto. A to są co, regionalne jakieś pieśni, czy takie ogólnie tam zebrane? Znaczy, to są zebrane ludowe i no, to są zazwyczaj z regionu całej Polski, właśnie też XIX-XX wiek. Na pewno to nachodzi na Kolberga troszeczkę, no bo tam Kolberg wszystko spisywał, co tylko i wyłącznie mu wpadło w ucho. Ale fenomenalne są i naprawdę powiem wam, że jak pierwszy raz podszedłem do tej książki, otworzyłem ją i zacząłem czytać pierwszy z utworów, i tam wychodziły takie słowa, które są w tej chwili jednoznacznie uważane za niecenzuralne. O! Ale przepięknie się to na pewno będzie śpiewało. Cudowne, to ja będę chciał to, tak, zobaczyć, no. Tak, tak. I wy macie też jeden taki utwór w swoim asortymencie, chociażby ja jeden z nich znam, który na koncertach zazwyczaj nie gracie. Któryż to? O parobka chodzi? O parobka chodzi. Ale to jest ciekawe, bo ja przewertowałem no, tysiące pieśni, jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się niecenzuralne słowo znaleźć, kurde. A, no to widzisz, to tam będą, ale spokojnie, wiesz co, ja mam nawet dwa egzemplarze tej książki, więc na pewno się podzielę tą wiedzą, którą jest u mnie na półce. Cudownie, brzmi rewelacyjnie. Wracając do naszej rozmowy, nasze, no właśnie. Dlaczego nasze? Ja przed chwilą oczywiście usłyszałem, że Adam spojrzał sobie na tą okładkę. Tak, tak. To jest zadziwiające, że spoglądając na okładkę człowiek określił, to jest takie nasze.
No dobra, no ale, ale to jest tylko i wyłącznie okładka. Nie oceniajmy książki po tej okładce. Powiedzcie, co naszego jest w tej muzyce. No wszystko absolutnie. Przecież to są afrykańskie. To są... Wszystko jest po polsku. Wszystko było śpiewane przed wiekami. No to takie no, absolutnie nasze jest wszystko. Nie wiem, co tu jeszcze można więcej. Brzmienie też jest takie nasze, no to kurczę. Melodyki staram się, żeby były właśnie takie nasze. Nie sturczone, jak to ma miejsce na Bałkanach, nie? Bo tam... Te pieśni są bardzo mocno różne, metrum na 7, tak, 15, tak, kurde, coś tam. Tak. No ale tutaj nie, no i muzykę się staram robić właśnie taką pod nas, taką gdzie u nas to występowała, gdzie są te melodyki, te harmonie zachowane. Okładkę też, no ale nie wiem, jak ktoś włączy sobie ten album, to sobie sam w głowie powie, że to jest takie nasze. Efekt uważam za ten, osiągnięty, nie? No dobra, a macie jakieś na przykład swoje ulubione utwory z tej płyty? Bo mi na przykład się bardzo podoba Nóż Żwawo, chociaż osobiście mam jeszcze dwóch innych z kategoriach. Nóż Żywo. O, Żywo, Żywo, tak. Żywo, tak. No. Ale jednak na przykład największym fanem, no Mała Nocka, cała płyta to jest po prostu fenomenalna. Tam Za Grodem. Bardzo liryczne. Ale to jest akurat mój tekst tam Za Grodem. A już teraz raczej nie piszę, tylko wszystko wyszukuję, nie? No ale co waszego? Powiedzcie mi, jaki z tych wszystkich utworów właśnie na najnowszej płycie jest no dla was najpiękniejszy? Wiły? Chyba wiły, białe wiły. Wiły. Białe wiły to jest ze zbioru Pieśni Panońskie niejakiego Feldmanowskiego zbiór. I zaaranżowaliśmy właśnie numer z południa, z Bałkanów. Białe wiły, no. Chyba Białe wiły. I zresztą do tego klip już od 5 miesięcy się robi, produkuje. Wyjdzie, już niedługo będzie, mam nadzieję. Ale tak, Białe wiły, no jeżeli chodzi białe o najbardziej fajne, to Białe wiły. Jak w ogóle reakcja fanów, bo wiem, że macie bardzo duży fanbase, ludzie na was naprawdę bardzo cenią. Jak wygląda reakcja fanów na najnowszą płytę? Jak wygląda to w internecie? Kto się wypowiadał, w jaki sposób? Nie do końca może śledzę, ale bardzo są ludzie zadowoleni. No, mówią, że to jest najlepszy album, ja też tak zresztą uważam. Mamy bardzo pozytywne opinie o nim. Nie zdarzyło mi się, żeby ktoś powiedział, że coś tam jest do dupy, że coś tam trzeba poprawić albo coś. W porządku są reakcje, pozytywne. Wszyscy wiedzą, że raczej no, ewolucji tutaj się nie należy spodziewać. No, z płyty na płytę to tak... Nie może być jakaś totalna zmiana w stosunku do poprzednich. To nie może po prostu tak być. Trzeba się w konwencji trzymać. To pasuje do konwencji. Staramy się w tych ramach, w jakich można się poruszać i tyle. No. To wszyscy się cieszymy z tego powodu, ale powiedzcie nam w najbliższym czasie, gdzie będzie można was usłyszeć na żywo, właśnie z nową płytą. Z nową płytą? Nie, no raczej na koncertach robimy przestrzał taki. Przez wszystkie płyty lecimy, no taki... The best of. Nie, z nowej płyty gramy parę numerów na żywo, ale trzeba też zrobić miejsce na starsze. A gdzie będziemy grali? Już mówię. Będziemy grali w Wałbrzychu jeszcze w Rudnie, Zamek Tenczyn. Potem jeszcze w Warszawie na festiwalu Rodzima Ziemia, co Wojnar robi. Potem jeszcze jedziemy na Podlasie. Gramy w tym roku u nas tutaj na naszej wiosce w Sławkowie. Zimą jeszcze raz w pubie w Warszawie z Runiką. I tyle, taki plan na ten rok. No i ten klip jeszcze byśmy chcieli skończyć wreszcie. I może coś na żywo, ale to zobaczymy, jak się spotkamy wszyscy w trójkę, to może coś na spontanie wyniknie, ale bym chciał, no. No to tylko i wyłącznie czekamy na kolejne koncerty. Ja mam nadzieję, że ta ilość koncertów jeszcze się zwiększy w międzyczasie, bo chyba tam na stronie macie swoje kalendarium, nie? To się zmienia. Tak, na stronie jest, oczywiście. No to dobra. Na bieżąco, no bo tam jeszcze część mamy wpisane gdzieś tam ołóweczkiem niepotwierdzone. No ale jak coś tylko jest potwierdzone, to od razu wrzucamy na stronę i też na Facebooka. Zawsze na fejsie, chwilę wcześniej. No, z tydzień wcześniej wrzucamy się. Dobra, a powiedzcie nam, gdzie można was usłyszeć, bo oprócz platform streamingowych, na których można was usłyszeć z nową płytą, to w jaki sposób można zakupić waszą płytę online? Można do nas napisać na zespoljar@wp.pl. Ja wtedy elegancko płytę wyślę. Ale też w jakichś sklepach też na Eastgate jest. Albo zapraszam, żeby napisać do mnie na zespoljar@wp.pl. Ja wtedy wyślę. Czyli już nie ma Macieja zwanego Ciastkiem. A kto to jest taki? A widzisz, to jest jeden człowiek, który na YouTubie ma kanał swój własny i on promuje was wszędzie, gdzie tylko i się da. Nie wiem, kto to jest. Tak. O, to jeden z fanów na YouTubie od lat, to prawda, tak? To prawda. I to chyba od samego początku, jak tylko i wyłącznie do YouTube'a doszliście, prawda?
Tak? To prawda, to prawda. To on już musi być pełnoletni. I to tak chyba bardzo. Coś nawet jak wy, no. Przecież sam załatwia. No dobrze, dobrze. Muszę zobaczyć, sprawdzić. A powiedzcie mi tak na sam koniec, czy macie już w planach coś jeszcze naprzód? Czy lecicie bardziej Quentinem Tarantino, czyli tyle i tyle zrobiliśmy i teraz możemy usiąść na laurach? Jaka przyszłość czeka Jarek? No na razie to tą płytę nagraliśmy z tego roku jest, więc no ja potrzebuję jeszcze ze 2 lata przynajmniej, żeby znowu coś zgromadzić. Teraz planujemy odcinać kupony od tej płyty. Tak. No ten klip chcę skończyć tak, żeby był jak wideo nasze nowe, bo już tak dawno nie było. Ostatnie wideo to jest jak jeszcze miałem długie włosy, 7, ale długie, no i ten. No i teraz bym chciał normalnie klip ten ukończyć, żeby już poszło i nagrać coś albo w altanie, albo coś na żywo tak polecieć. I tylko tyle, no i gramy koncerty. Z tym, że to się wykluwa takie to z chwili na chwilę. Coś się wymyśli, spotkamy się we 3, a może coś wyniknie, a jak coś wyniknie, to jest fajnie. Tak, no kilka gdzieś tam pomysłów może jest, no zobaczymy, jak się będziemy na bieżąco spotykać. Ale, zapomniałem, koszulki są nowe. O! Pierwsze! Mamy merch wreszcie, wiesz, ruszyły koszulki. Pierwszy wzór teraz będzie, taki piaskowy, pląsające dziewice takie. Tego nie, akurat nie można być pewnym, nigdy chyba. Białogłowy. Białogłowy, ja bym tak. Pląsające tak, białogłowy. Tak. I ten. I będziemy chcieli jeszcze koszulki, na pewno zrobić jeszcze wzór i też bym chciał w tym roku jeszcze. Zobaczymy jak to pójdzie, ale no kurczę, tyle lat i dopiero pierwsze koszulki. No 17 lat działania, szkoda, żeście w tamtym roku na reakcji słoweńskiej tego nie mieli, nie? No to prawda, no to prawda. No prawda, ale więcej, bo od 2006 gramy, to już 18. A coś odwlecze to... Bardzo, bardzo ciekawa historia. Ja w ogóle, żeby on to szapowa dla was, bo robicie naprawdę wspaniałą robotę i to krzewienie kultury naszej słowiańskiej, naszej rodzimej, przez muzykę jest chyba najprzyjemniejsze, chyba że dodamy do tego jeszcze troszeczkę samogonu. To staje się jeszcze przyjemniejsze. Dokładnie, nasze. Bo to nasza nie szkodzi, to jest najważniejsze. Ale ja wam dziękuję bardzo za bardzo wspaniałą rozmowę i zapraszam wszystkich oczywiście do wysłuchania waszej nowej płyty na internecie, zakupie nowego krążka, no i kontakcie z wami w sprawach chociażby merchu, koszulek czy zakupu płyt. Zapraszam także wszystkich na koncerty, wejdźcie sobie na kalendarium na stronie Jaru i tam na pewno będziecie wiedzieć gdzie i kiedy będzie zespół Jar grał. A moimi gośćmi był Adam i Olek Michniewscy z zespołu Jark. Karola nie ma, szkoda, no ale też go pozdrawiam serdecznie. Dziękuję wam bardzo. Bardzo dziękujemy. A i my również zapraszamy serdecznie tutaj do nas wreszcie. Mieszkamy parę kilometrów. Zobaczysz, kury pokażę ci, mam benzarnię.